Hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś bierzemy sobie na ruszcz znów minionki. Ostatnio był Iron Minion. To już w ogóle będzie w sumie trzeci minionek na moim kanale. Chociaż nie wiem, czy to ostatnio był minionek, czy Iron Moon, nieważne. BJL jest firma, 5 zł jest cena. Despacito me 3, nazwa pod nazwa. Blocks, żeby była jasność, żeby nie było, że coś jest od kogoś innego. Mam takie wrażenie trochę, że BJL to są trzy litery, które są najbardziej eksploatowane, jeżeli chodzi o podróbki, bo były przecież chyba LBJ, JLB, wszystko chyba było, więc no cóż za kombinacje, brakuje tylko, że napisali je bokiem. W środku mamy mieć takiego minionka, więc specjalnie wybrałem takiego, by było mega zabawnie, bo on już tu wygląda mega zabawnie. Jak go otworzymy, będzie wyglądał jeszcze bardziej zabawnie, bo wiadomo, że nie będzie wyglądał tak jak tutaj. No tu już patrzcie, jaki wzrok. Te dwa już poszły do więzienia za to, jak wyglądały, więc może temu też się uda. Do wyboru z tej firmy mieliśmy jeszcze takie inne miniony i teraz sami rozumiecie, o, są dwa więzienne też, no, te w sumie te były dobre, muszę nie zapolować do historii firmowej jak nic. W ogóle jakie towarzystwo, patrzcie, trzy więzienne, dwa takie, nagle jakieś dziewczynka w stroju plażowym, ten też jakiś kibo. No naprawdę doborowe towarzystwo się tutaj znalazło. Instrukcja jest z boku, co troszkę boli. Ci już też przerażeni, co będzie w środku. Troszkę boli mnie takie instrukcje, bo jak wiecie, zawsze panikuję, że jak za 20 lat będę chciał to odbudować, to jak mam zrobić to bez instrukcji. Na szczęście teraz nie popełniam błędów dzieciństwa i zostawiam sobie opakowania. Be ready to set cut on your wonderful imaginative journey to blocks the world. Bądź przygotowany na wspaniałą podróż. No jestem przygotowany z chińskimi klockami. Zawsze jestem przygotowany na wspaniałą podróż. Trzeba być przygotowanym. Nie mamy kart w środku. Nie mamy kart. Niestety nie ma kart w środku. Karton niczego sobie, ale jeszcze nie spotkałem się z klockami, które będą miały słaby karton. Wiecie, chociaż karton robią dobrze, że ktoś na to nabrał. Wiecie co wam powiem szczerze, że pomimo tego, że to jest inna firma, to skrajnie przypomina mi pierwszego minionka, od którego zaczynaliśmy w ogóle serię WTF. Mówię tu przede wszystkim o jego kolorze, o jego radioaktywności, w sensie, że on prawie świeci w jasności nawet. Jest tak napromieniowany, ale spokojnie. Znaczy ostatnio w ogóle przy Iron Minionku, jestem prawie że pewny, że leżały Iron Miniony, a centralnie obok leżały dokładnie miniony z takim samym opakowaniem i tak dalej. W sumie to jest nawet takie samo jak to, tylko tu nazwę zmienili. Czekaj. A nie, wydawało mi się. Tak czy siak, przejdźmy do tego miniona, ale mówię, wyglądowo on jest... To od tego pierwszego musiałbym znaleźć opakowanie, bo do tego pierwszego właśnie zachęcam was do obejrzenia filmiku, byśmy... Ten. Plastik, to jest jeden z tych tańszych plastików. Chociaż nie taki zły, ale to czuć niestety. Po już 25 podróbkach, które otwierałem, ja to czucie już mam w rękach. Dobre, spójrzcie tylko, tutaj mamy podstaweczkę. Akurat ona nie jest zła, ale czuć, że to jest taki lżejszy plastik. No i cóż, znów spotykamy się z tym, że musimy sobie samodzielnie hipa montować. I mówię, ta żółć, spójrzcie jaka jest, mówię, ona jest świecąca nawet w dzień. To jest ta żółć, to jest prawdziwa żółć, a ta aż bije po oczach. Mówię, to jest strach trochę tego dotykać, bo mówię, no radioaktywność tutaj nie wiadomo na jakim jest poziomie. Co te Chińczyki tutaj kurde wzięły, wiecie, dostanę później jakiegoś raka czy coś. No i kurde, oni się... A wiecie, oni się... Dobra, weszło. Oni się jakoś wymigają, bo powiedzą mi, że ale panie to pisało tu, że nie dotykaj, radioaktywne grozi rakiem wyobraźni. Dobra, mamy trzy ręce, więc fajnie, mamy trzy ręce zapasowe w przypadku tego miniona. Wkładamy jedną łapeczkę oczywiście. Wchodzi dziwnie, a chodzi jeszcze dziwniej, ale zaraz zrobimy mu test ruchów. No dobra, i teraz tak, wygląd tego, o, ma jeszcze kwiatuszka, żeby było ciekawie, ale... Wygląd tego czegoś, czy można powiedzieć, że przynajmniej nie jest źle, jeżeli chodzi o jakość na druku, tak? Bo nie jest, spójrzcie, źle. Kreska jest naprawdę... Co to jest? To jest tak nisko. Czemu to jest tak nisko? Można by powiedzieć, że jakość, mówię, tego na druku przynajmniej jest ok, że nie wystają te linie. Wszystko jest faktycznie wyraźne i ładnie narysowane. Koza konturki nie wystaje. Kolor nawet też spoko. I buźka bardzo podobnie, więc tu jestem w szoku. Na druk nawet do góry głowy, nawet Lego miałby taką tutaj małą żółtą linię. Kurczę, dobra, na druk jest ok, jak najbardziej. Z tyłu oczywiście... Nie, jest coś też, no to już w ogóle super.
No dobra, nóżki identyczne jak Lego. I teraz tak, test ruchów. Nóżki chodzą w miarę ciut za luźno, bym powiedział, ale w miarę okej. Okay. Nie jest to tak, że wiecie, same latają, czy się boję o coś, nie. Jest spoko, w miarę oczywiście. Rączki, no, chodzą zdecydowanie za luźno. Natomiast mają tą przewagę, że Lego by się tak, kurde, nie zakręciło, a to się kręci. Lego by się nie zakręciło. Gdzieś jest jakaś inna konstrukcja. Tu chodzi trochę za luźno, natomiast tu chodzi znowu ciężko. No ale tak już było z tymi chinolami. Druga łapka dokładnie tu sam. A, tu już zahacza o głowę. Patrzcie, jaka w ogóle ten. Tu chodzi elegancko. Aha, bo tu nie. Nie, tu też chodzi elegancko. I ten sam ból, że łapka chodzi nie. Nie, ta chodzi lżej. Wszystko sobie inaczej chodzi. Głowa chodzi normalnie, bez problemu, da się ją zdjąć. Dziwię się, czemu ona w ogóle była ten. Ten kolor żółty radioaktywny jest taki podejrzany, bo klasycznego, a nie mam akurat klasycznego Rego pod ręką, no cóż. Więc on jest podejrzany, trochę się go boję. Natomiast figurka jakaś tragiczna, powiem wam szczerze, nie jest. Oczywiście odbijamy całkowicie od jej wyglądu, bo wygląd jest zabawny co najmniej. Elegancko trzyma rzecz w rączce. No nie jest źle, poznam się szczerze, nie jest źle z tą figurką. Tylko mówię, no pytanie, na ile? Bo kurczę, ja mam wrażenie, że to występowało w kilku wersjach i teraz pytanie, czy to samo dokładnie z firmy innej było to samo. Mam wrażenie, że tak naprawdę gdybym kupił dwa czy trzy jeszcze inne minionki z tej serii, każdy mógł być inny i mogły mieć większe wady. No, tak to już bywa z tymi Chińczykami, nie? Natomiast faktem powiem wam szczerze, to... No dobra, potrzebują kobiet w WTS City. To nie wygląda jak kobieta, dla mnie trochę wygląda jak kobiecie chłop przebierający się za kobietę. No, no tak serio. Także no, co zrobić, ale mamy gender, mamy XXI wiek, mamy tęczę w Warszawie, mamy Sosnowiec i my to wszystko tolerujemy, więc musimy zatolerować też tego chłopa przebierającego się za kobietę. Dodatkowo lata tu w jakichś stringach jeszcze, żeby było ciekawiej. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o klocko, to całkiem okej. Okay. Jeżeli ten żółty nam nie przeszkadza takim radioaktywny, to okej. Okay. Figurka mi się jak najbardziej, no wad większych nie ma, no to trochę za luźno chodzi, ale jest okej. Okay. Nadruk bardzo ładny przede wszystkim. Także jeżeli chodzi o podróbki, ja myślę, że spokojnie, myślę, tu ocenę 7 można by dać, naprawdę, bo jest jak najbardziej okej. Okay. 8 nie dam, bo sam konstrukt jest słaby, wiecie, no sama jedna figurka, no i no, mówię, jednak ten może wygląd, może kupię jakąś inną, się skuszę, może będzie lepiej, dam jej 8. Natomiast na dzień dzisiejszy brak kart też trochę tu mnie boli. 7 jak najbardziej mogę dać, jeżeli chodzi o tą jakość kloca. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, widzimy się wkrótce w kolejnych, bye!